To był dobry mecz jak na klasę rozgrywkową. W tym pogrywu było dość duże. To było dobre widowisko. No myśmy grali z liderem. Natomiast szatni chłopaku mówiłem, że nie ma się czego bać. To jest piłka nożna, trzeba iść do przodu. Mamy próbować grać to, co chcemy grać, niezależnie od tego, jak to się będzie układać. Żeby nie wariowali na tym boisku, żebyśmy ciągle grali konsekwentnie to, co trenujemy. I będzie dobrze, i było dobrze, bo uważam, że no, zespół Mikołowa naprawdę jest bardzo dobry. A mogło się skończyć różnie, nie? Bo mogliśmy nawet pod koniec strzelić bramkę. No Mikołów też miał swoje sytuacje w pierwszej połowie, no też drobny, duży błąd nawet chyba sędziego, bo tam prawdopodobnie była ręka i to trzeba zobaczyć, ale byłby rzut karny, też by mogło być różnie. Ale jestem bardzo zadowolony z chłopaków, ci młodzi chłopcy naprawdę chcą, pracują, bardzo dużo biegają na meczu, walczą i mimo tego, że grali z liderem, to się nie położyli, tylko grali, walczyli. Tutaj naprawdę jest grupa zawodników młodzieżowych, stąd wychowanków, których naprawdę nie trzeba się bać wystawiać w okręgówce, a nawet wyżej, bo to są chłopcy, jeżeli by, no mamy, nie ma co ukrywać, my mamy plan, chcemy za rok wygrać tą ligę. Będziemy wszystko robić, żeby tak się stało i ci chłopcy będą częścią tego zespołu i jeżeli by się nam udało awansować, to my mamy no naprawdę bardzo dobrych młodzieżowców już na czwartoligowy poziom, a potem kto wie, może i wyżej. I tu jest, bo dzisiaj grał Wałek i grał Szymon Krawczyk i Jaguszczyn, trzech bardzo młodych chłopców, ale jeszcze mamy kolejnych trzech, którzy no akurat dzisiaj nie zagrali. Mariusz Muszalik, no to wiadomo, że to jest, no to się mówi, pan piłkarz na tym poziomie i ci chłopcy są też w niego tutaj zapatrzeni. Zagraliśmy bardzo słabo, no nie ma co się oszukiwać, no. Doszukujemy się tam gdzieś winy sędziego i okej, ona była, bo uważam, że sędziowanie było bardzo słabe i tyle, no. I to jest gdzieś jedyny mecz, w którym ja mówię o sędziowaniu, bo ono było dramatyczne i taka jest prawda. Sędzia nie nadąża za akcją, boczny śmieje mi się połówkę meczu prosto w twarz, co jest po prostu nieeleganckie, gdzie ja go nie obrażam. To jest jedna rzecz. Sami zremisowaliśmy ten mecz tak naprawdę na własne gdzieś życzenie, bo graliśmy słabo i tyle. No. Nie ma co się tłumaczyć, oby takich meczy było jak najmniej w tej lidze, bo drużyny nas gonią, Sparta wygrywa, Sosnowiec wygrywa, no i tak to będzie się odbywało cały czas, więc trzeba punktować. No. Tu jest fajna ekipa, super trener, więc tu na pewno będzie dobry wynik. A dzisiaj pokazali nam, że jeszcze dużo pracy przed nami. Gdzie my chyba myśleliśmy, że tu przyjedziemy i czeladź nam się położy i odda nam punkt. To, że zremisowaliśmy, to naprawdę jest cud, bo na koniec się odkrywamy. Gospodarze mają dwie sytuacje jeszcze, których nie wykorzystali. No nie możemy tak grać, jak chcemy wywalczyć awans.